Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karol i zapraszam na kolejną część przygód w grze Wiedźmin 3. Łowców smaczków pewnie ta okolica nie dziwi. Za radą Arbana i też za sugestią wcześniej Izabeli trafiłem... To jest, że zbir ludzi morduje. Ej, siwy! Czemu osiwiałeś? Nie przeszkadzaj. Piękny. Do sprzedawcy albo z kupu butelek. O, można pogadać? Zapraszam, zapraszam! A nie wyglądał tak, jakby miał towary dla nas. Co tam masz? Butelki. Po prostu butelki. Ale widać, lubi je. Okej. Okay. Czyli fajnie, że wzięli to pod uwagę. Bywaj. Ale sam handlarz nie jest aż tak ważny, jak... Nic nie boli. Tak ten tu jegomość, który łowi sobie ryby. Odrin. Wspomniany Odrin. Ten poszukiwany przez niewiastę wielu regionów. O, tu jest porozmawiać. Szepcze, Nygusie. Ach, tu gość siedzi, myślałem, że to wędkę. No ale jak biorą z takiej pozycji, to cóż, nie będziemy tu jakoś specjalnie kombinować. Nasz Odrinek, ten co złamał niejednej niewiaście serce, białogłowej niewiaście, nam pewnie też, ale nie wiem jak to tam jego historia w Wiedźminie 2 się potoczyła. No cóż, więc... Kolejny, jego mości zaliczony. Oho, nie pryszcz się tak. A my... Wracamy na misję, którą w sumie mieliśmy ostatnio zrobić i nie wiedzieć czemu nam przełączyło na coś innego. A mianowicie nawiedzony dom. Nie będzie łatwo wyszukać. Chyba się zakochałem. Co tu się dzieje? To, tak to jest biegać po mieście. Rozgadane towarzystwo, nie idzie myśli zebrać i później cokolwiek to wspomnieć o czymkolwiek to nie sposób. Aleś mnie przestraszył. Co ja mam zrobić? Ale z drugiej strony, uciec gdzieś z tego miasta. Taki spacerek po Nowigradzie, to no, ma też swój urok. Przecież cię straż do miasta wpuściła. O panie, jeszcze sobie pogadamy niebawem. Dobra, zbliżamy się do knajpy. A czy tam do knajpy to czasem nie było wejścia od strony ulicy? Nie to, żeby aż tak dobrze. Mężem i chcę zbałamucić. Znał. Mój chłop też te przybytki, ale no, tutaj to byliśmy już kiedyś po coś. Dzień dobry. I gdzie ty jesteś, kurde? To zastanawiam mnie, czy to ten nawiedzony dom, który już widzieliśmy wcześniej, ten... Halo? Co, gość miał go sprzedać i podzielić się z nami zyskiem? To już by teraz miało miejsce? Kolejny przybłęda z Temerii. Grubianin. Tak? Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Chcieliście wynająć Wiedźmina, tak? Tak, ale nie byle łachudrę. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze Szkoły Kota. A ty z której jesteś? O, tak kombinujesz. Ze Szkoły Gryfa, Wilka. Dobra, uczciwie. No widać chyba. Ze Szkoły Wilka. A tak, dobra szkoła. Znałem jednego Wiedźmina stamtąd. Barnaba? Nie, jakoś na B... Zresztą, nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Niedawno nabyłem posiadłość na wschód od Nowigradu. Za bezcen, bo sprzedawca bardzo się śpieszył. A teraz się dowiaduję, że budynek ponoć jest nawiedzony. To by tłumaczyło ten pośpiech. Ja tam w duchy nie wierzę, ale moi ludzie mówią, że w nocy budynek się trzęsie, aż dyng leci i nawet ziemia się rusza. Dałoby się coś z tym zrobić? Czyli to inny nawiedzony dom. No dobrze, a ta dyskoteka za tobą, a to może nie będziemy przedłużać tej rozmowy. Ale by Lambert? O tego ci chodziło? Mogę to sprawdzić. Jak tam trafić? To bardzo proste. Do posiadłości przylega sad, a dom łatwo poznać. Ściany są popękane. Tu masz klucz. Życzę powodzenia. Czyli jak widać trochę więcej tych nawiedzonych chatek. Znowu się tu kręcisz, Riwski Włóczęgo? Najlepsze jest to, że wyszedł ten nowy update. I z tego co pierwsze komentarze sugerują, to tam zdołał popsuć trochę więcej rzeczy niż naprawić. A, jednak jest tu wejście od zaplecza. No proszę, myślałem, że tylko tam od przodu. Ale nie ma koncertów, to i nas tam już nie zobaczą. Lecimy na rynek, bo tu jest szybka podróż. To jest siwy. Tak nas nie atakują ludzie juniora? Aż dziwne.
Coś się musiało zmienić. Moment, jaki wyścig? Jaki wyścig? To brzmi jak łatwe pieniądze. Wegelbudów, to ty? Rymu szuka. Chcesz pomóc? To ty? No. Czy to tu po prostu? Weź, zaproszenie na wielką gonitwę. Uwaga, uwaga! Docnych mieszkańców wolnego miasta Nowigrad oraz cudzoziemców. Czcigodna rodzina Wegelbudów ma zaszczyt zaprosić was na doroczną wielką gonitwę imienia Erasma Wegelbuda. Mile widziani są zarówno widzowie, jak i zawodnicy, którzy chcieliby wziąć udział w wyścigu. Jak co roku gonitwa odbędzie się nieopodal rezydencji, a na wszystkie pytania odpowie mistrz wyścigów. No proszę, czyżby to był ten... wielki wyścig w Nowigradzie? Już chyba sobie tam trochę pojeździliśmy, ale to nie znaczy, że nie możemy tam wrócić, jak nas znów zaprosili. Szczególnie, że daleko... No nie, trochę daleko będziemy od Wegelbudów. Ale no... niedaleko folwarku. Foronsie. Na dobre nam to wyszło, że się przenieśliśmy. Moja mamusia was pozdrawia! O! Gdzie jest twoja mamusia? Ale nie jesteś sierotą. Zabierzesz mnie na szlak? Na tą słodką ścieżkę cię weźmiemy. Tylko jeszcze do mamusi nas zaprowadź i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobrze. Znów poza miastem. Znów te ładne widoki. No, to jest ten minus mojego wcześniejszego podejścia do Wiedźmina, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o zewnętrzną okolicę, to głównie poznałem Velen. Nowigrad, znaczy Nowigrad, no ta północna część, no to to właśnie głównie z perspektywy Nowigradu kojarzyłem, a to jest tyle ładnych okolic. Może niekoniecznie tu są, będzie tym najpiękniejszym miejscem, które dane było zobaczyć w grze. Daleko nie pojechaliśmy. Ten nawiedzony dom. Ładny, ładny. Chodź, jakieś mroczne dźwięki nam tu. O, i mamy klucz. Sól na ziemi? Ło kurczę, to wygląda jak jakiś większy labirynt. Mamy latarnię? Włącz latarnię. Cały niewyraźnie mieszkańcy uciekli. Gdyby to był jakiś upiór, już bym nie zaatakował. Za dużo myśli naraz, Geralt. Ten to ma multitasking. No dobra. Czuję, że cena będzie dość niska. Więc podreperujmy nasz stan... sakiewki. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, miecz łowcy czarownic. No, on kupił dom, a nie zawartość, jakby nie patrzeć. Coś tutaj jakby było. Może wyżej. Zaraz się tam wdrapiemy. Zobaczmy, co jeszcze tutaj poszło. Ktoś rozsypał sól. Pewnie, żeby odpędzić upiory. Bezsensowny zabobon. To jaka ważna postać. Tylko za mało żółtego. Cóż tu mamy? Może na dole to coś jest. Chyba, że ta szafa, nie. No i nie otworzymy. Do środka się nie wciśniemy, zobaczymy. Wchodzimy jedno niżej. Przez to pęknięcie przedostaje się powietrze. Coś tam jest. To nam się wcale nie spieszy. Zaraz się okaże, że tu krasnoludy jakieś wydobycie prowadzą, czy bimber pędzą, chociaż wtedy to nie wiem, czemu by miało to tak... No dobra, żeby mi się w komentarzach nie oberwało. Wszystko to wszystko. Będąc przy krasnoludach, no. Ta ściana wygląda na dość cienką. Od dawna nikogo tu nie było. W ogóle jak jakieś elfie cmentarzysko to wygląda. O! Okej. Wygląda na dziennik. W nawiązaniu do misji, zbadaj piwnicę, przeczytaj dziennik. A, no to właśnie, to może być istotne. W kontaktach z bytami tego autoramentu najważniejszym jest, ażeby ekwilibr zachować między wolną wolą jego, a obstrukcjami, jakie nakładają nań okowy służby. Elementalista roztropny, poskromiwszy sługę magicznego, nie powinien posłuchu dawać podszeptom ckliwym, a zgubnym, co by spętanego rozpętać, bo jeno ambaras z tego będzie, płacz i zgrzytanie zębów. Atoli ten, kto nadmiernym jarzmem sługę magicznego uciska, profitów ni beneficyjów nie uzyska, a byt owy tak mu się przyda, jako ta gruda ziemi, tępa i nie ma.
Kluczowym jest sporządzenie adekwatnej bariery magicznej sługi strzegącej, której skuteczności gwarantem winien być kryształ mocy. Prostymi słowy mówiąc, to się da prostymi słowy? Jeżeli by kryształ stłuc, nie stanie i bariery. Jednakowoż kryształu nie skruszy miecz ni topór. Tak naszykowana bariera sługę będzie trzymała na uwięzi, nie upośledzając prominentnych mocy jego. Zaś sprokurowanie takowej kwalifikacji wymaga nie byle jakich studiów długich i skrzętnych. Partaczy i niedouczników naszej konfraterni nie trzeba. Ło kurczę, ale to jest połamaniec językowy. To dobre. Trzeba dać Dukasowi do przepisania na czysto. Ciekawe, gdzie się podziewa ten gamoń. Posłałem go po serii Inkaust wieki temu. No proszę, no proszę. Czyli co? Dowiemy się coś więcej, jak z tym walczyć? O, tu coś... To nie jest korzeń żadnej zwyczajnej rośliny. Musi być magiczny. Żywiołak ziemi. I to dość potężny. Jest gdzieś głębiej. Muszę jakoś otworzyć przejście. Gdzieś jakiś... Nie, nie miałeś jeszcze pić. No to się przygotował. Gdzieś kryształy miały być do rozbicia. Ni topórem, ni mieczem. Idziemy, nurkujemy. Może coś się znajdzie. Jakby tam. Chociaż... Cel mi jest chyba nieco bliżej, ale skoro możemy tutaj wyjść... O, jest jakaś wajcha. Tylko żeby cię Geralt nie obróciło. Uruchomił się jakiś mechanizm. To ciekawe, bo misja tu nie prowadziła. Jakby ktoś wierzył obszarowi, jaki mieliśmy zbadać. No to niestety, ale... Byłoby średnio. Chyba otwarte. Póki grą w nas mocny. Okej, weź. A, tu są dopiero te bariery. Ładuj się. Fajnikawe. Prawie udało mu się uwolnić z magicznych okowów. Jeszcze parę dni zacząłby pustoszyć okolice. No dobra, ale to co z tobą zrobić? Zburzyć to? Zbadaj. Gdyby nie ta podpora, sklepienie pewnie już by się zawaliło. Aha. I rozwaliło Dobra, kryształ. To było rozsądne. O kurczę, ile to życia ma w sobie? To nie taki był plan. Trochę inaczej to sobie wyobrażałem. To może jednak zachowamy mocne ciosy? Tak. Chociaż z tego co pamiętamy na żygolaków to... No on nie jest taki zły, bo z jednej strony Quenik, ale tam akcji też na nie dobrze wjeżdżało. Chociaż patrząc na to, jak dziad mocny... O! A może i nie akcji? Pomyliłem to z czymś innym? No nie są one trudnym przeciwnikiem, chociaż przyznam, że obrażeń też mu wielkich nie zadajemy. Trzeba po prostu dużo skakać. Czasem gromu się napić. Oj. Olej. W sumie chyba powinien być też tak w miarę na całą walkę. Jak patrzę po tym, ile mu obrażeń zadajemy, ile tego oleju schodzi. Tego 40 ładunków domyślnie. Wiem. Oj. No właśnie, chciałem powiedzieć, że mógłby przewalić w Quena. Póki był na wyczerpaniu. A, mocnym? O! Mocny zablokował jego cios. Ale czy zadał mu większe obrażenia? Za całe zero Geralt bije, no to... Już tak dobrze nie wyszło. Bierz grom. O! Będziemy w klatce. Z kamienia. Znaczy w klatce. Ring bardziej. Powieszę sobie twój łeb u siodła. Kurczę, te mocne strzały jednak robią różnicę. No to... No dobrze. Czas na trofeum i nagrodę. Uuu, i znowu Zerwikaptor. To tak jakby z tych żygolaków zawsze wypadał. A nic więcej dla nas nie masz? Ten kryształ byśmy wzięli. Aha. No cóż. Może szło to jakoś mądrzej rozwiązać. Ale zobaczmy w takim razie, co nam tu podrzucili. Bo no, jeden taki mieczek mamy na dużo niższym poziomie, bo chyba na siódmym. Ale to pokazuje, że możemy większość tych zabawek też bez obaw sprzedać. A oprócz tego ciekawsze może być trofeum. Bo zastanawiam się, co daje. Przygolak ziemi, odcięcie kończyn 10%. Nie wiem, czy jest jakieś dobre trofeum warte tutaj. Czegokolwiek.
No ale my jakby nie patrzeć, zarobiliśmy trochę więcej, to już pomijając kwestię... O, kwiatek dobry. Pomijając kwestię samego zlecenia, to zarobiliśmy jednak trochę na tych rzeczach, które tu znaleźliśmy. Glify, nie glify. Jedynie właściciel by mógł tu bliżej sobie biegać. Żeby nie trzeba było tak daleko chodzić z tymi to. Wypłatami. No dobra. Jesteśmy. O! To nie trzeba aż tak daleko chodzić. Proszę bardzo, szybka podróż i ładny widoczek. Kurczę, pomyśleć, że niedawno w tej ciemnej piwnicy siedzieliśmy. A to takie rzeczy na zewnątrz, do podziwiania. Jest właśnie coś, co mnie zawsze zastanawiało w naturze ludzkiej. Dlaczego tak to na nas działa, jak widzimy coś ładnego, jakieś góry, morze, fajny las tak zadbany, znaczy zadbany przez naturę. Ale fajny las, taką okolicę, to coś takiego to pobudza wewnątrz. No, takie przyjemne uczucie. Dlaczego? Dlaczego na przykład, jak jesteśmy w slumsach, to czujemy zupełnie odwrotnie. Jakiś taki niepokój. I tak dalej, i tak dalej. No dobrze, Kurt, dzień dobry. Widzę, że dyskoteka dalej w najlepsze. Tak? Nie powinno być więcej problemów z tym domem. Mały remont i można się wprowadzać. Naprawdę? W takim razie cena posiadłości właśnie skoczyła w górę. Co tam się właściwie działo? W podziemiach był uwięziony żywiołak ziemi, który próbował się wydostać i przy okazji prawie zburzył dom. To dużo lepsze niż duchy. A te podziemia da się jakoś, bo ja wiem, umeblować? Trudno powiedzieć. No zobaczymy. Ach tak, twoja nagroda. Proszę. Biznes jest biznes. Ile mu tam warto? 200 koron chyba widziałem. Teraz to już się obrażamy, to. A nie, 270 punktów doświadczenia. To całkiem ładne. I 200 koron. Chcesz mnie upić? Jakbym chciał cię upić, to... Mieliśmy tam umowę z jakąś mamą, czy dogadanie byliśmy z jakąś mamą, ale to może za chwilę. Jeszcze opiekun lasu. Na tablicy ogłoszeń Geralt znalazł zlecenie wywieszone przez niziołka, który poszukiwał pogromcy potworów. Niziołek zwał się Bron Hodge. Bron Hodge. Powiadają, że niedługo ma być zorganizowane. Wieczny ogień wskaże ci drogę. Wszędzie tak rozgadani. I jeszcze nas na te zawody jakoś tam kuszą. Przyznam, że niedawno tego nie było. To jakaś świeża rzecz, tak? Przynajmniej jak tu biegamy, bo kiedyś to mieliśmy te zawody. Spróbuj się ze mną! Mam wrażenie, że nawet braliśmy w nich udział. No chodź. Masz, bandyto jeden. O! To nie, tak się bawić nie będziemy. Cyk, 10%. W ogóle jakie niebo. Chyba nam się pogoda zepsuje. Nie kojarzę takich krwistych widoczków. Może to wszystko przez tego kolegę. Ale my mamy kawałek na prawo. Okej. No dobra, zobaczmy. Może dobrą godzinę wybraliśmy, że akurat tak się ściemnia. No gdzieś było, że w tym next genowym patchu to poprawili sam wygląd nieba. Ale myślę, że chodzi tylko o chmury, a tu może i całe te efekty pogodowe. Ktoś jeszcze koło niego chodzi, ale... Tempo! Tempo! Nas to zupełnie nie interesuje. Jesteśmy ponad to. Chyba. Zostanie pociąć kogoś tutaj jeszcze. Złego. To może nie byłoby głupim pomysłem. Pan ma takie dziwne oczy? O! Naprzód! Czego pan... Robotę muszę jakoś znaleźć. Kto ma dziwne oczy? A my mamy dziwne oczy, dobra. Myślałem, że to ta. Czerwony kapturek, że dlaczego masz takie dziwne, wielkie oczy, i tak dalej, i tak dalej. Karcz ma gęsią. Okej, wierszek. O kurcze, czy ja się do tego nadam? A psztyfikanci grubej berty, i machakamskie rudokopy, i brugeńscy rzemieślnicy, i Nowigrad męże bycze chłopy, tretogorskie bubki, żygolaki, z szajką wytwornych pint na kupę. Rębajły tasaka, franty, zabijaki, całujcie mnie wszyscy w dupę. Elfi doktorkowie, co w Oksenfurcie i Dol Angra szerzycie kulturalną Francę, którzy chlipiecie nad Italin Avenue. Mundrale, oczytanie, a jednak głupie, całujcie mnie wszyscy w dupę. Item cholerne ludzkie szowinisty, wypiertki redańskie, osobno jak i w grupie, karne pentaki i szturmowce, całujcie mnie wszyscy w dupę.
Z racji, że to poezja, nie chciałem cenzurować. No ładny wierszek, przestroga. Dobrzy ludzie, nie jedźcie do Welen. Choćby wam góry złota obiecywali, choćby was sam dziki gon gnał, choćby tam na was czekała rodzina. Na południe od Pontaru jest już tylko głód i śmierć. Maść na odparzenia. Dużo podróżujesz? Całymi tygodniami siedzisz w siodle? Żyć masz czerwoną niby burak? Tędy spytaj karczmarza o maść na odparzenia. Sporządzona wedle sprawdzonej receptury. Nigdy nie zawodzi. Musimy skoczyć do karczmarza. Możemy karty też? Dobrzy ludzie, czytajcie uważnie, co chcę wam rzec. Chemkę zwane kareta, co w tej karczmie czasami przesiaduje, do stolika podróżnych zaprasza. Gra ważonymi kośćmi i znakowanymi kartami. Płaci okrawanymi monetami. I w ogóle okrutny z niego skurczybyk, oszust i kanciarz. Strzeżcie się, a to z nim nie mamy misji teraz? Chemkę, chemkę, zapamiętamy. Zapraszamy do gęsiej pipy na tany. Będą grajkowie przygrywać na skrzypkach i harmuszce. Będziemy wywijać mazury, oberki, redaniaki i kołomajki. Hej, Dana, tańczmy do rana. Dobra, to tego mini-majka to chętnie bym zobaczył. Złota rączka do usług, dach przecieka, drzwi się nie domykają, stół się chybocze. Co by się złego w domu nie działo, pomogę za skromną opłatę i jeszcze jaką anegdotkę śmieszną opowiem. Złota rączka. Dobrze, nic dla nas, chyba że mielibyśmy komuś ten dach naprawić. Ale karczma miała być niedaleko. A jest coś, jest. Są ziółka, jest karczma. Może się dogadamy, podróżny to ty, nie? Zielarz. Czego? No w Gwinta nie gra. Pokaż mi swoje towary. Skąd on tu ziółka ma? Co ty tu robisz w ogóle? Podejrzany typ. Ale od nich warto czasem coś kupić, bo mają Bywaj. Też niskie ceny, to w dwie strony działa. Mało płacą, ale mało też chcą. Warto z dzieciakiem do tego medyka pójść? Mojej starej nie zaczepiaj, bo cię kijem pogłaszczę. A oni się dobrze tu bawią. Okej, okay, to ten Chemkę? A nie, Hosz. To Chemkę musimy zobaczyć, ale tu... Zapraszam, zapraszam! Maść na odparzenia chcemy. Co tam masz? No i nie... A, nie... A, jest! To chyba to. Skoro tak zachwalali, to zakładam, że dobre. Pożoga. Ooo! To może coś z naszych kart tu jeszcze ogramy. Franceska. Miło, miło. Spirytus nam się nie przyda. Chociaż coś tam mieliśmy takiego. Cytrynówka. No te wiśnióweczki i tak dalej. Mamy tam jakiś zapas, więc nie ma co kombinować. No dobra, ale jak już tu jesteśmy, to może w tym odcinku jeden gwint. Masz ochotę na partyjkę Gwinta? Zakładam, że w misji tego nie będzie. Proszę bardzo, nikt nie odmawia Gwinta. Chociaż ja najchętniej to bym znalazł tego gościa. Tego gościa, gościa, co to niby oszukuje. O, i młody może się z drugim młodym połączyć? Młody emisariusz, tak, na szczęście mamy dwójeczkę. Mamy, jeden z drugim wariaty, to tak, to może nam spadać. Czy coś jeszcze ciekawego gość nam wrzucił? Nie, reszta to jest... Medyk Zero chyba nie jest aż tak dobrą opcją. Panowie na koniach też nic specjalnego. Kurczę, brygada. Jakby mieć cztery karty brygady? No, to jest moc, to jest moc. Czy pożoga nam się przyda? Kurczę, jak gramy cesarstwami, to różnie z tą pożogą. Chyba nie potrafię korzystać z pożogi tak na kimś. Na sobie to, ja wiem kiedy odpalić. Ale komuś niekoniecznie... Uuu, jaka ciekawa kata tu władcy. O, o! Niewiele nam brakuje, ale i tak myślę, że warto zostawić. Kurczę, myślę, że jeszcze jeden. Weź to emisariusza wrzuć. Tego jakbym znał, chopa. Dobra, przeciwnika. Zawsze te karty więcej. A, dobra, jaskra odpala. No to wiemy już, jak działa. No to jaskier gratis? Kurczę, karta gratis na start, spoko opcja. Tego hopa jakbym gdzieś kojarzył, tam. Samochody czy coś. Dobra, zobaczmy, co oni kombinują. Mamy róg dowódcy. Możemy dziesiątki też wyrzucić, bo mamy jak je wyciągnąć później. No nie szaleje, nie szaleje. Dobra, jedną dziesiątkę możemy podrzucić. Teraz najgorzej, bo nie wiadomo, czy te dwie dziesiątki i róg dowódcy, czy na przykład tutaj te trzy karty, byśmy mieli trzy dziewiątki i róg dowódcy, plus to emisariusz. Ale gorzej, jak on nam wyskoczy z czymś, co mu się zaraz przemnoży na pierwszym rzędzie i tyle, co z tego będziemy mieli. W sumie to dwóch hopów po 10 możemy rzucić, bo mamy dwóch medyków później. Mając 20 punktów. Oj, tu się robi niebezpiecznie na tym rzędzie.
To się robi niebezpiecznie, bo jak rzucimy tutaj, bo myślałem, żeby tu 9 punktów i tę piątkę i róg dowódcę. Ale jeżeli on rzuci coś, co się tu mocno przemnoży... Dobra, inaczej zróbmy. Wykorzystajmy po prostu kartę, zobaczmy, co on dalej kombinuje. A, no właśnie. Matek wszystkich hopów, co tu się mnożyć mogą, jeszcze medyczkę, więc no nie jest tak bezpiecznie. I wrzucił ich na pierwszy rząd. Właśnie, to mnie zastanawiało, ile wyciągnie, ile z ręki, ile stali. Jeden z ręki. Poszło grubo. My jesteśmy w stanie... No nie, jak wyrzucimy nawet wszystkich i róg dowódcy, też będzie słabo. Chyba musimy spasować, no, korzystać z tego, że to jednak dwie karty przewagi i jakoś w następnych rundach to rozegrać, ale ma jeszcze jednego hopa, co tam stali, wyciąga kartę i to mnie martwi. I to mnie martwi, no taka nietypowa rozgrywka, bo zazwyczaj to my wygrywamy w pierwszej rundzie, a nie jakieś kombinacje uprawiamy. O, tego hopa się bałem. Ale, no... Ale dobra, z ręki poszło sporo, więc też nie ugra jakoś dużo. Może tak, żeby nie zepsuło to naszych planów, wrzućmy tego medyka na stół. Będziemy mogli go w przyszłości tym drugim wyciągnąć, jeżeli byśmy zostawili. Bardziej chcę się przed pożogą uchronić. A ta jedna dziesiątka może nam dać takie możliwości. Ach, bałem się, że spasuje. I teraz problem. Bo tak, jak wrzucimy... Dwie trójeczki. No to moglibyśmy mieć fajny róg dowódcę, no ale zużyć trzy karty bez sensu. Wrzucić jednego gościa za 10. Chyba bardziej się opłaca, bo tu będziemy mieli 3 dziewiątki, ale z rogiem dowódcy to będą 3 osiemnastki. Lepsze 3 osiemnastki czy 1 dziesiątka, nie? No wydaje mi się, że chyba 3 osiemnastki to się lepiej sprawdzą. Dobra, spasuj. Dobrze, że spojrzałem na punkty. A to czasem Skojatel nie miał tej jednej karty, że tam te wyniki były ukryte i później nie wiadomo, co tam się działo na dobrą sprawę. Dobra, zróbmy sobie tutaj małe obwarowanie przed pożogą, bo jakby wskoczyła nam pożoga, to te trzy karty mogłyby się okazać nic nie warte. Dobra, ładujemy cię na stół. Czy w ogóle będą mieli tyle, że te 21 punktów ugrać? To... O, pożoga na pierwszym rzędzie, ale wyszło. Ale wyszło, to na szczęście nam krzywdy nie zrobi już. Wrzućmy jednego gościa, nawet dwóch będzie można. Lubię takie nieprzewidywalne trochę gwinciki, tak? To co się tu może wydarzyć. Wrzućmy to. Szósteczka, jeszcze dorzucimy róg dowódcy. No, jak nas tą jedną kartą chce zaskoczyć? Oj, medyczka. A medyczka, nie, myślę, że medyczkę wyciągnie. No z ciekawości tylko zobaczę, do ilu punktów byliśmy w stanie dobić tymi ludźmi. 45 i jeszcze tu wjeżdżało to. I to dawało, czyli nie myliłem się, 3 osiemnastki, 75 punktów. Ha! I tak możemy zaczynać. Co nam daje za kartę? Coś zielonego? O! Kolejne. Trudno powiedzieć. Masz ochotę na... Coś wyjątkowego? Fajnie, tak na moczarach, tak, takie coś. Oj, nie wiem, czy chciałem to zaglądać. Skoczymy do mnie? Okej. No dobra, skoczymy na misję, to jest pewne. Witajcie, panie Wiedźminie. Widziałem ogłoszenie, powiedzmy, że jestem zainteresowany zleceniem. A, to pięknie, cudownie. Jestem Brean Hodge i to ja zamieściłem ogłoszenie. Potrzebuję jak najwięcej szczegółów. Oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic, tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy. Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. O, mamy swoją cenę, a ty masz las. Rozmawiajmy o zapłacie. To ile proponujesz, to stanowczo za mało. Wow. Nie, kolega wygląda, jakby miał pieniądze, przynajmniej chwalił się, że ma. No dobrze. Powiedzmy, że na takie pieniądze się zgadzam. No proszę, czy jednak? Biorę to zlecenie. Gdzie jest ten drwal, co przeżył? Pewnie kręci się po okolicy. Ostatnio go widziałem, jak przepijał wypłatę.
Powiada, że musi uczcić śmierć kompanów. Ile obcych! Ile łopcych! Kurczę, daleko do tego lasu, ale na szczęście mają tutaj punkt szybkiej podróży. A... Moment. Przesłuchaj świadków, no właśnie. Nim gdziekolwiek pójdziemy, to już tak nas chcieli to wygnać, a może ktoś jednak w Ginta, z tym oszustem bym zagrał. Masz imię? Wyglądasz znajomo. Może ten ma imię? Nie, wszyscy to. Rodańscy żołnierze. Gwincik? Witaj, wędrowcy. Pierdolniesz kielicha za spokój moich zmarłych druhów. Takich kurwa sponiewierało, a ja nawet nie wiem, co to było. Nie wiem, komu wygrażać. Rozmawiałem z niejakim Brianem Hotrzem. Opowiedział mi o śmierci twoich kamratów. Tłumaczyliśmy Kutasowi, że w lesie coś się zalęgło, ale nie chciał wierzyć. Wynajął mnie do wytropienia leśnego potwora, który napadł na drwali. Tak? W takim razie odszczekuję, co żem powiedział. Dobry z niego chłop, chociaż niziołek. Co pamiętasz z tego napadu? Wracamy ci z lasu, obładowani drewnem jak stare wałachy. A tu jak coś, kurwa, nie zawyje. Coś jakby basior. Bierzemy nogi za pas, ale koło odwozu się zaklinowało. Magnus Richter powiada, żebym biegł do chaty po kuszę. No to biegnę. Wracam ci ja do lasu, a tam istna kurwa jatka. Nawet nie rozpoznałem, który gdzie leży. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Zapierdol to świństwo! Skąd wiemy, co to tam dokładnie? No ale dobrze, Geralt wie, czyli co, bies? Skoro... Tak z opisu wynikało, że wielkie, krwiste, straszne i jeszcze nie po drodze. No tak, ale to musiało być w lesie. No ale zawsze to trochę bliżej od bramy portowej. Jeszcze sobie drzemeczkę do rana możemy zrobić i można lecieć. No płotki może nie będę wołał, póki nie wyjdziemy na prosto. Bo tu można się nieźle pogubić. Dziker, tumanie, czekaj. Tam pułapka, a. Moment, a coś się świeci coś u was. Dziker. Dziker? Co to jest? Czemu to się tu... Diariusz Julii. Przeczytaj. Artefakty z ostatniej wyprawy sprzedaliśmy na Hrakim Bazarze w Cidaris. Skromny zysk, ale zysk. Dicker zdobył informację o rzekomym elfickim skarbcu, który miałby się znajdować w kanałach Wyspy Świątynnej. Plotki te uważam za prawdopodobne. Wszystkie ludzkie miasta stoją na elfickich fundamentach. Nowigrad też. Czemu więc nie mielibyśmy przeszukać tych kanałów? Jeśli rzeczywiście znajdziemy tam elfi skarbiec, obłowimy się i przechodzimy na emeryturę. Dziś mamy pierwszy fejn. Wyruszamy. Ja, Rian, Dicker, Maxi i Miko. Wejście do podziemi było zabezpieczone iluzją. Na szczęście Miko poradziła sobie z tym czarem zabezpieczającym. Tutaj rzeczywiście coś może być. Schodzimy głębiej. To nie wygląda na skarbiec. Prędzej jakiś szpital albo laboratorium. Od tego momentu zapiski są prowadzone chaotycznie. Dużo kleksów, urwanych słów. To była rzeź. Tylko ja. Ledwo się uratowałam. Wszyscy zginęli. Wszyscy. To było elfickie laboratorium, a w nim on. Nie mogę spać. Kolejny dzień z rzędu. Mam ich wszystkich przed oczyma. Riana, Dickera, Maxiego i Miko. Bezsenność mnie zabija i ten symbol. Ten kot patrzy na mnie. Koty, koty, koty. Miau. Maxi, to na pewno ten korytarz? Julia, to jej list. No i przyznam, że zrobiło się ciekawie. Jeszcze koty ma. Podobno jak zastosujemy akcję na kocie, to ma chodzić za nami. Tak to niby działa. Chodź. Idziemy na spacer. Faktycznie, nie jest może najszczęśliwszy? Aha. O, ale to aż tyle za nami idzie? To nie, to niekoniecznie. Ale przyznam, że misja ciekawa. Kolejne zlecenie. Oj, zlecenie na następny raz będzie. No bo dzisiaj też warto było dokończyć, jak powiedzieliśmy gościowi, że robotę bierzemy. To ja domknąć. Kto tam biega? Wilki. Coś jakby się zbliżyło do nas. Trochę aż za bardzo. Chodź, płotka, będziesz nam plecy chrocić. Albo z kopyta przeciągnie. No niby spokojnie w tym lesie. Kurczę, tu cała osada jest dostępna. Chata drwali chodsza.
Powinienem poszukać miejsca, gdzie zginęli. Głębokie koleiny. Tu musiał stać wóz drwali. Potem pojechali tą drogą, pewnie w stronę wycinki. Coś mówił o kuszy w chacie. Że wziął ją. Linę. Ale w sumie warunki fajne, tak, żeby pojechać sobie razem na robotę. Rozpalny w piecu, zaraz będzie mógł wracać. No dobrze, to myślę, że rzeź nie będzie żadnym zaskoczeniem, raczej wiemy czego się spodziewać, chociaż przyznam, że ta wieża tam na końcu jest dość interesująca. Oj, co tu się dzieje? No to chyba to ich nie załatwiło, nie nekerek. Różne rzeczy uwierzę, ale nie to, żeby nekery stanowiły tak duży problem, jaki to sugerował kolega. Mamy ten młynek, to nawet nie są w stanie do nas podejść. Może z wojownika coś wpadnie. Krew potwora ma całkiem fajną cenę, więc warto ją wziąć. Chyba 15 za jedno, więc tak by 15 koron nie podnieść. Oczywiście, nie wiem, czy to ich dzieło, czy potwora. Dobra, nie kłamał, bo myślałem, że może go koledzy oszukali. Tu doszło do walki. Krasnoludy i coś dużego. Same ślady. Okej. To jakby to jeden z krasnoludów odszedł w tę stronę. Niedaleko. Korzenie przygniotły krasnoluda do ziemi, tak że się udusił. Może wrócą niebawem. No dobra, ale o, jakiś ślad kolejny. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Dziwne, że na słuch tego potwora wielkiego nie bierzemy. Zarysował pazurami skałę. Musiał być rozwścieczony i silny. Wszystkie ślady wskazują na Leszego. Młody osobnik. Pewnie niedawno pojawił się w tym lesie. Muszę znaleźć jego totem. Kruki służą Leszym. Powinny być przy totemie. No to cyk. To nie ptaki Leszego. Fałszywy trop. O, to czyje? Hitchcocka? Dobrze, że w miarę z tymi krukami sobie poradzimy, tak? Wskazane, gdzie mogą biegać. Wygląda na to, latać. Że to tylko zwykłe kruki. Nie ma śladu totemu. Leszy, no gdyby nie ten jeden, który... O! No! To już sensowniej brzmi, że powinniśmy za nimi lecieć. Oto i totem Leszego. Jak go zniszczę... Zdenerwuje się i wyjdzie z nory. A nie jest najlepsza metoda. Podziałał. No Leszek, chodź. Nie wiedziałem! Kurczę, o, a to taki leszy trochę potężniejszy, bo ma osobne życia. I tyle w sumie z tej całej jego potęgi. Wydaje mi się, że ten żygolak był lepszy. Ale widzę, że ray tracing w lesie dalej. W sensie nawet walczy podobnie jak żygolak, jakiś tam kamień w ziemię. Ale ray tracing w lesie dalej nie domaga. I klatki spadają. No cóż, nie będziemy już teraz kombinować. Chyba jest zatrute, co najlepsze. Bo tak miałem wrażenie, że tracił więcej życia niż powinien. O, a co to za kusza? Kolega przyszedł do niego, czy tu mamy jakichś bandytów w okolicy? Ej, kto nam pomaga? Już myślałem, że uciekł. W ogóle jakby nie chciał walczyć. Oj, coś tu przyszło. A to może też, a nie. O, a wilki to my na raz bierzemy. To na jakim poziomie? Zainteresowała mnie ta kusza, co to było? A
Ale sam Leszczy to za wiele do powiedzenia nie miał. Krzyknął parę razy i się... O, znowu coś. Że bandyci tu są. No, ktoś tam mówił Leszczego. Przyznawać się, który z kuszy do niego walił. Mutagen. Podejrzana sprawa. Tam ktoś krzyczał, ale to wilki. Chętnie bym zobaczył, to jakby tu stąd nadlatywały te kusze. Chyba, że bandyci jacyś siedzieli i Leszy im wszedł w okolice. No ale nie, nikogo nie widać, żeby tutaj mógł strzał oddać. Tam są kolejne ślady, ale to chyba... To pod ziemią? Tam coś na biało, tam kichocze. A dobra, to są te kruki tutaj, okej. No cóż, widocznie tak miało być. Wracamy z nagrodą jeszcze, zobaczmy co nam wpadło, bo miecz może fajny. Czarny jednorożec, no niekoniecznie, z nazwy fajny, ale prócz tego to chyba nie opłaca się go podmieniać. Trofeum z Leszego co robi? Pieniądz jakiś daje? Dodatkowe doświadczenie za potwory, no może lepsza opcja, może lepsza opcja. Mapa świata. Wracamy do naszego kolegi, opowiemy o tej magicznej kuszy. To ty! Dziękuję za ratunek. Będę ci wdzięczny do końca życia. W lesie był jeszcze taki handlarz po drodze. Ciekawy. Skąd mnie znasz? Widzieliśmy się dawno temu w Brokilonie. Możliwe, ale niestety nie pamiętam. Nic dziwnego. Byłeś wtedy ciężko ranny. Gdyby nie opieka Driad, pewnie byś z tego nie wyszedł. To było tak dawno, że mam wrażenie, jakby zdarzyło się w innym życiu. I może rzeczywiście tak było. Chętnie zobaczę, co masz do sprzedania. No proszę, jakie nietypowe spotkania tutaj nam na drodze wyskakują. Broń stalowa i to jest... To jest dobry miecz, ale nie wiem, czy jestem gotów zapłacić 1200, chociaż plus 24, rzadko kiedy trafiamy na taką broń. 1200. A, żeby coś się zmieniało w tych naszych walkach, bo zanim my się dorobimy wiedźmińskich mieczy, to... Dobra, sprzedamy mu w zamian za to masz te... miecz nowigradzki długi. A później zastanowienie, gdzie są nasze pieniądze? Gdzie są nasze pieniądze? Ale nic więcej chyba ciekawego nie ma. Monumenty. A dobra, to weźmy książki. Takich nie mamy, to warto sobie uzupełnić. Owoce nas nie... Uuu, a tu ma... No tak, ale 2200 za większy glif Quen. Ale jakbyśmy poszukiwali kiedyś takowego, to... Wafail. Wafail. I miłego ekipo. Miłego ekipo. No dobra, przepiszmy sobie ten mieczek. Co prawda ten, co mieliśmy, też był niezły, bo dorzuciłem szansę na podpalenie. Sporo szans na podpalenie, premia za krytyka, dodatkowy cios, okej, dodatkowe złoto. Nie wiem, czy było warto, ale coś innego. Przede wszystkim obrażenia ma większe. To co, raz jeszcze, z nadzieją, że już nie trafimy na nikogo więcej, przenosimy się tutaj. W sumie ten nowy miecz wygląda tak, jakby mógł nam zrobić krzywdę podczas samego biegania, ale jakiś taki dłuższy się wydaje. Więc może i w walce też się lepiej spisze. Aż za duży, ale co tam, damy radę. Kolego, chcesz pogadać, dowiedzieć się czegoś więcej o znajomych, czy nie bardzo? Niby tak, ale nie. No dobrze. Witajcie, panie Wiedźminie. Zabiłem Leszego, który napadł na drwali. A, to wspaniale, cudownie. Co prawda będę musiał znaleźć nowych drwali, ale chętnych do pracy nie brakuje. A nie przyjdzie tu jaki nowy Leszy? Zawsze może się zdarzyć. Wtedy będziesz musiał poszukać Wiedźmina. A, no tak, no tak. Oczywiście zapłata ci się należy, bo ja nie z takich, co to nie płacą za dobrą pracę. Bywaj. Już myślałem, że będzie jakieś ale. Dziękuję, dziękuję. Kosucha po mnie przyszła.
Czyli mamy piękne punkty doświadczenia, piękne pieniądze, miłe zlecenie, no i proszę bardzo, chociaż razy dwa pewnie byłoby przyjemniej. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, gdzie pewnie polecimy za następnymi zleceniami. Coś nam tam po drodze wpadło jednego w tych kanałach, coś tam się wyświetlało na mapie, więc no jeszcze jest za czym biegać. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!